Witajcie. Ten filmik jest jakby kontynuacją, a zarazem wyjaśnieniem pewnego zjawiska, które jest bardzo powszechnie ignorowane, albo mało kto je zauważa. Po prostu jesteśmy zwodzeni na manowce. Pozwoliłem sobie na dokładnie taki sam eksperyment, wystawiając pierwszy film. A o co chodzi? O to, że prawda jest zawsze przed naszymi oczami. Ale magik prowadzi uwagę widza we wszystko, tylko nie do prawdy. W filmie celowo pokazałem oficjalną narrację Google, o czym jest film. Potem pokazałem kilka głosów recenzentów, którzy reprezentują jakby stronę autorytetów, skoro zajmują się opiniowaniem książek i filmów. Prawdę zaakcentowałem wyraźnie, mówiąc o wisience na torcie. Tytuł powieści nawiązuje do dziecięcej wyliczanki, rymowanki. Przywołuje ją Woods Bromden, myśląc o dzieciństwie i czasie spędzonym ze swoją babcią, która nuciła "Ene due like fake", ona dobrym jest rybakiem, łapie kurczaki i wsadza do paki, kosz, klosz, kłódkę kładzie, trzy gąsiorki wstać. To jest pierwsza część wypowiedzi Kamila z Oślich Uszów, kiedy mówi wyraźnie, kto jest narratorem książki. Idzie nawet krok dalej, tłumacząc pochodzenie tytułu powieści i jaka symbolika jest w nim zawarta. To jest istotna prawda. Po czym od razu przechodzą do kolejnego fragmentu, to jest zagadnienia demonizacji kobiet. I tu nieco płyniemy w emancypację, zostawiając prawdę za sobą gdzieś w tle. Na filmie trudniej powiedzieć, kto jest narratorem. Jest to raczej ktoś patrzący na oddział z boku, bo przecież wielki wódz nie mógł być w gabinecie dyrektora podczas rozmowy kwalifikacyjnej przyjęcia McMurphy'ego do szpitala. To była rozmowa jeden na jeden. Teraz w filmie uwaga jest skupiona na działaniu jakby klauna McMurphy'ego. I tak to już idzie przez cały film, aż do momentu najważniejszego w filmie, a nie jest nim wcale scena końcowa, ale właśnie moment, w którym McMurphy'emu opada żuchwa. Proszę, chcesz gumę? Dzięki. Juicy fruit. Ty szczwany sukin synu. Mnie też słyszysz? Pewnie. A niech mnie wodzu. A oni wszyscy myślą, że jesteś głuchoniemy. Oszukałeś ich, wodzu. Nabrałeś ich wszystkich. Cholera. Co my tu robimy, wodzu? Co my dwaj robimy w tym zasranym miejscu? Wynośmy się stąd. Wiejmy. Kanada? Kanada. Będziemy tam, zanim te sukinsyny kapną się, co ich walnęło. Randall ci to mówi. To jest kwintesencja. Pokazuje, w jaki sposób wielki wódz zdecydował się na walkę z tym systemem. A więc przyjął bierną postawę ułomnego, niemowy. Jego największym atrybutem jest bycie nierozpoznanym i niewymagającym zaangażowania w jakąkolwiek dyskusję, z wiadomego powodu. Jest przy tym niesamowicie cierpliwy i wytrwały. McMurphy swoim niedojrzałym zachowaniem chłoptasia staje się katalizatorem do osiągnięcia wolności. Początkowo ma być ona dla wszystkich –
Ale MacMurphy jest zarazem kozłem ofiarnym i po lobotomii staje się tylko warzywem. Wódz po prostu wie, że uzyskanie wolności było spowodowane całą tą zawieruchą i korzysta z chaosu, jaki zapanował, czy zapanuje dopiero na oddziale. W scenie finałowej opuszcza system. Do końca nie zauważamy inteligencji emocjonalnej prawdziwego bohatera tej powieści czy filmu. Mamy przecież wgląd na całość od początku do końca i to powinno stać się dla nas jasne, czego jesteśmy świadkami. Lecz nie, idziemy jak po sznurku za poradą recenzentów i widzimy wszystko inne, jak ucisk systemu, każdy krok MacMurphy'ego, angażujemy się z nim emocjonalnie. Ale narrator tej opowieści pozostaje w cieniu. To, o czym teraz mówię, odnosi się do nas wszystkich. Nasza uwaga jest zaprzątnięta światłem Jupitera, którym ktoś zgrabnie manewruje. Czy zdarzyło się wam oglądać jakiś film od końca? To znaczy od napisów końcowych. Tam zobaczycie, kto zasponsorował film. Dlaczego? Bo ma z tego korzyści, które będą uzyskane za pomocą czy to reklamy, czy jakiejś idei, którą reżyser musi zaszczepić między zdaniami. Później jest długa lista płac wszystkich magików, którzy zmienią rzeczywistość w coś tak nierealnego, co nigdy nie miałoby miejsca w życiu codziennym. A dodatkowo wstawia się narratora, który zupełnie wypaczy widziany obraz. My to nazywamy syndromem Attenborough. Znacie filmy przyrodnicze z narracją Sir Davida Attenborough. Miękki, kojący głos wprowadza was w życie zwierząt albo opisy przyrody. Ale mało kto interesował się biografią samego narratora. Chodzi mi o jego początki, kiedy to jeździł do egzotycznych krajów Dalekiego Wschodu i jego zadaniem było ustrzelić jakiegoś egzotycznego zwierzaka i dowieźć do Anglii, aby zaskoczyć czy zachwycić publikę. W miarę postępu odłożył strzelbę na bok i skupił się na opowieściach, które nie do końca są prawdziwe. Przedstawia życie zwierząt tak, jakbyśmy to my, ludzie, chcieli widzieć. Takie słodkie kłamstewka opatulone w czarujący głos. Do czego zmierzam? Że każdy autorytet, każda postać, którą wynosi się na piedestał w jakiejkolwiek formie, czy to celebryty, czy uczczenia pamięci w postaci pomnika, jest skreowanym przez kogoś świadomego odwróceniem naszej uwagi od prawdy. Niestety, tak funkcjonuje ten system. Prawda pozostaje w cieniu. Postacie naprawdę wartościowe są szkalowane i ośmieszane, albo nadaje im się negatywne etykiety, aby budziły w nas, jeżeli nie wstręt, to pogardę. Postawa wielkiego wodza jest rozwiązaniem tych, co wiedzą swoje. Są tacy pośród nas, w tłumie, i na tym polega ich wielkość. Dlatego w filmie podkreślono gabarytami wielkiego wodza. W rzeczywistości wielkość jest zakamuflowana pod skromnością, sztuką milczenia i adaptacją z otoczeniem lub wprost wtopieniem się w tło, czymkolwiek ono nie jest, lecz nadal posiadając pełną świadomość wszystkiego. To może tyle na dziś. Pozdrawiam wszystkich innowidzących.